Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu VideoTesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję tego uchwytu. To jest moi drodzy uchwyt od firmy Arctic Z2K Pro. Jest to tyle ważne, że jest dostępna również na rynku tańsza wersja bez tego dopisku Pro. Czym te uchwyty się różnią dowiecie się z recenzji tekstowej, do której zapraszam Was serdecznie. Link będzie w opisie. Natomiast ja ten uchwyt testowałem już no, do dobrych ponad dwóch tygodni. Mogę o nim powiedzieć naprawdę wiele, zarówno o jego niewątpliwych zaletach, jak i również pewnych wadach, niedociągnięciach, których tutaj producent nie uniknął. I dzisiaj podzielę się z tym z Wami. Zobaczycie przede wszystkim, jakie funkcje ten uchwyt posiada, jak on wypada w praktyce oraz czy warto go mieć. Teraz widzicie ten uchwyt w takim typowo praktycznym zastosowaniu i kilka słów na temat tego, co on oferuje. No to Z2 jest bardzo wymowne, bo to jest uchwyt przede wszystkim na dwa monitory, jeden jak i drugi. W swojej ofercie Arctic ma tutaj również uchwyty Z1 na jeden monitor, aż do Z4 na cztery monitory. Mamy wtedy Dłuższy stojak na monitory, i jeszcze jeden taki dodatkowy podwójny uchwyt. I tutaj od razu jedna uwaga. Moim zdaniem, Arctic mógł tutaj troszeczkę pomyśleć i zaoferować osobne rozwiązanie, taki dodatek do właśnie Z dwójki, bo. Tą ze ślepkę jest naprawdę łatwo wyjąć. Wystarczyło rurę nagwintować, tak, żebyśmy mogli ją przedłużyć i dokupić po prostu osobny zestaw z jeszcze jedną rurą oraz z jakiem na podwójny monitor. W tym momencie z uchwytu Z2 Plus zrobilibyśmy sobie uchwyt Z4. Myślę, że nikt by na tym nie stracił, bo Arctic mógłby tutaj dodatkowo zyskać jeszcze, ponieważ ktoś, kto zakupił sobie Z2 po jakimś czasie może stwierdzić, że jednak dwa monitory za mało, bierze cztery, rozbudowuje uchwyt, a nie go wymienia. I to jest jedna z uwag, jaką mam. Dalej, jeżeli chodzi o parametry techniczne, to Z2 Plus wspiera te monitory, które posiadają standard montowania VESA, ale zarówno setka, tak jak tutaj macie zastosowane, czyli to są te o większej odległości otwory oraz 75, czyli te mniejsze. Co ciekawe, jeżeli monitor, tak jak na przykład czy Philips, czy drugi BenQ, który wisi na po prawej stronie tego uchwytu, posiadałem takie wgłębienia, do których mocujemy standardową podstawę. No jak wiecie, tutaj ten uchwyt nie będzie do końca pasował. Jak to montowałem, również zapraszam was na łamy naszego portalu. Tam są zdjęcia, które zrobiłem tak na no szybko, typowo podczas montażu tego uchwytu. I tutaj, aby Uniknąć problemów są takie wykonane stworzywa solidne dystanse, które nam cały ten uchwyt odsuwają od monitora, tak jak teraz jest to widoczne. Dzięki temu mamy możliwość, aby bez problemu powiesić ten uchwyt na praktycznie każdym monitorze, który standard VESA po prostu wspiera. Całość jest bardzo prosto instalowana do samego uchwytu, ponieważ mamy tutaj dwie śrubki na imbus i co ważne, w zestawie wszystkie śrubki które przykręcamy, mamy wyraźnie oznaczone, co jest do czego, opisane, opisane również w formie graficznej i dodatkowo mamy również na wyposażeniu wszystkie klucze imbusowe oraz w krętach płaski, które umożliwiają nam złożenie, złożenie tego uchwytu. Więc nie potrzebujecie absolutnie nic mieć tutaj od siebie. Całość zakładamy, wieszamy, dokręcamy tutaj sobie też kolejne trzy śruby na imbus, ponieważ one pozwalają nam na regulację położenia naszego monitora w naprawdę bardzo szerokim zakresie. Więc jeżeli wasz monitor posiada standard montowania WESA, a ma problemy na przykład chociażby z regulacją ustawienia, czy to wysokości, czy kąta nachylenia, czy nie posiada wsparcia dla standardu VESA, dla standardu pivot, nie ma problemu, ponieważ ten uchwyt to umożliwia. Ja tutaj na swoim Facebooku, kiedy zaczynałem dopiero testy tego uchwytu, pisałem czy być może ten stojak nie posiada wsparcia dla właśnie funkcji pivot. Tak nie jest, ponieważ dowolny z monitorów czy obydwa monitory bez problemu możemy również odwrócić, ja tutaj mam trochę nisko uchwyt założony, ale tu oczywiście można to wyregulować, żeby teraz ten monitor wisiał wyżej. Można obrócić, można go również postawić w pionie tak do pozycji pivot. I on to jest tak samo stabilny jak Ustawiony normalnie, horyzontalnie monitor, więc żadnej funkcjonalności tutaj nie tracimy. A co ważniejsze, nawet zyskujemy, jeżeli mówię, wasz monitor wcześniej nie wspierał tak szerokich możliwości regulacji ustawień. Ustawienie wysokości jest wręcz dziecinnie proste. Z tyłu na samej rurze mamy dwa elementy. Pierwszym to jest mocowanie do samej rury całego stelaża, który nam utrzymuje monitory. I wysokość tego regulujemy sobie beznarzędziowo. Tutaj z tyłu jest taki dodatkowy beznarzędziowy uchwyt. No Po prostu odwracamy go. Następuje rozszerzenie tulei, i możemy sobie monitory na przykład podnieść, opuścić. Ten z powrotem sobie zaciskamy. Tu jak widzicie, te monitory z uwagi na ich masę po prostu zjechały. Dlatego, żeby coś takiego się nie działo, jest drugi element, który jest tutaj widoczny, to jest ogranicznik który nie pozwoli nam, aby te monitory spadły po prostu niżej niż my to zakładamy. Tutaj niestety to jest kolejna uwaga, moim zdaniem ten element samej tulei powinien być troszeczkę lepiej dopracowany. Powinniśmy mieć możliwość mocniejszego skręcenia go. Tak, aby dało się te monitory regulować bez za każdym razem odkręcania ogranicznika i ustawienia go również na żądanej wysokości. Niemal genialnym w tym uchwycie jest system aranżacji zarządzania kablowaniem. Muszę przyznać, że byłem pod naprawdę dużym wrażeniem, jak producent całość przemyślał. Idziemy od samego monitora. Mamy przewody, które nam wychodzą. Jeden przewód sygnałowy, jeden przewód zasilający, tu mamy jeszcze jeden przewód sygnałowy, Całość możemy sobie pozapinać. Takimi to są wykonane stworzywa po prostu e, do zarządzania kablowaniem elementy. One siedzą, jak widzicie, dosyć solidnie. Trzeba tutaj po prostu najlepiej jest je podważyć i on wtedy wychodzi. Dzięki temu te przewody nie wiszą. Tak sobie go możecie poprowadzić aż tutaj, jak widzicie, do samego końca. Dalej. Te przewody przechodzą jeszcze przez jeden element do aranżacji okablowania tutaj z tyłu. On bez problemu możecie sobie regulować jego położenie, i te przewody dzięki temu są naprawdę ładnie spięte. Całość nigdzie nie wisi. A kiedy monitory są po prostu użytkowane, nie bawicie się tym uchwytem niemalże niewidoczne. Podstawa. Która trzyma nam w ogóle cały ten uchwyt, jest bardzo solidna. Przykręcamy ją do blatu biurka. Możemy również regulować jej wysokość w zależności od tego, jak gruby ten blat jest. Mamy tutaj cztery otwory dwa niższe, dwa wyższe. No i oczywiście śruba z naprawdę długim gwintem, więc do każdego biurka jesteście w stanie ten uchwyt przymocować. Co ważne, sama podstawa jest dzięki temu też niewielka, a trzyma całość naprawdę bardzo solidnie. Podejrzewam, że prędzej bym był w stanie blat oderwać niż w jakikolwiek sposób odłączyć w inny sposób sam uchwyt od blatu biurka. I co ważne, w tej podstawie znajdziemy również hub na cztery porty USB w standardzie 30. A co jeszcze ważniejsze, co jest dla mnie to naprawdę ogromną zaletą i dużym plusem, jest to hub aktywny. Mamy tutaj podłączony, tutaj tutaj do podstawy idzie taki rozłączany jest. Przewód od zewnętrznego zasilacza sieciowego. No i oczywiście, tutaj mam drugi przewód USB 3.0, który jest bardzo długi. On tutaj jeszcze ma do komputera, który tam dalej stoi może go widzicie, może nie. Bardzo długi przewód. Dzięki temu, jeżeli ładujemy jednocześnie na przykład dwa, dwa urządzenia, tablet, smartfon, mamy podpiętą jeszcze klawiaturę, jeszcze myszką, jakieś wypasione gamingowe, poświetlaniem, nie ma problemu ze spadkiem mocy, bo od tego jest zewnętrzne zasilanie portów. Jak to wygląda w praktyce? Mamy włączony komputer, mamy podłączone zasilanie do naszej podstawy, stawiamy sobie klawiaturę, przewód tutaj dajemy sobie z tyłu, żeby nam nie przeszkadzał, i do jednego portu podłączamy klawiaturę. Jeżeli mieliście szczęście, to słyszeliście również dźwięk, że urządzenie zostało podłączone. To samo robimy sobie z naszą myszką. Ja tu akurat mam taką klawiaturę, że mogę myszkę podłączyć do klawiatury. Żeby nie zajmować dodatkowego portu, jeżeli taka potrzeba by była. Natomiast mogę również oczywiście podłączyć sobie myszkę bezpośrednio do podstawy. W ten sposób nie ogranicza długość przewodów ani myszki, ani klawiatury, jeżeli to są jakieś krótsze, mogę sobie tym lepiej pozarządzać. Nie mam dwóch dodatkowych przewodów z tyłu idących do komputera, bo jest tylko jeden od Huba USB. Co ważne, mogę również w tym samym czasie podłączyć sobie na przykład do ładowania jakikolwiek telefon, który mogę ładować portem USB. Tutaj mam akurat taki króciutki przewód, idealnie będzie się do tego nadawał, i telefon jest ładowany, żadnych spadków napięć tutaj nie ma i nie będzie. I dodatkowo mogę również podłączyć jakieś bardziej wymagające urządzenie, jeżeli chodzi o ładowanie, na przykład jakikolwiek tablet. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na rozłożenie tych portów, ale moim zdaniem to również jest naprawdę bardzo dobre, ponieważ myszka, klawiatura mogą bez problemu wychodzić sobie z boku tej podstawy i absolutnie to nie przeszkadza. Natomiast, jeżeli bym chciał skorzystać z pendrive'a, chociażby nie ładuję żadnego urządzenia w tym czasie, albo robię jeszcze coś innego, myszkę podpinam sobie pod klawiaturę. Tablet ładuje mi się z boku. zostaje jeszcze jeden port wolny. W tym momencie mam już podpięte cztery urządzenia i jeszcze jeden wolny port. Mogę sobie podłączyć tutaj pendrive'a, mogę sobie ładować MP3, zrobić cokolwiek bez żadnego spadku mocy na tych portach. Urządzenia będą ładowały się z pełną mocą, żadne urządzenie nie będzie rozłączane, wszystko mam dodatkowo pod ręką. Świetna rzecz i duży plus za to. Tutaj jednak. Też jest jedna rzecz, którą z chęcią bym zmienił, gdzie ten uchwyt chętnie bym rozbudował. A rozbudowałbym go o dwa porty 3,5 mm mini jack, po to, aby można było sobie równie komfortowo podpiąć mikrofon, podpiąć słuchawki, czy też skorzystać z klawiatury, która takie możliwości posiada. I podłączyć. Niestety w tym przypadku jest to niemożliwe. A jeżeli tutaj już producent zastosował się na aktywny hub, myślę, że miło by było również zobaczyć tutaj takie dodatkowe opcje. Niepotrzebnie wtedy nie musimy ciągnąć dodatkowych przewodów. A mamy dostępne pod ręką porty, które myślę, że dla osób, które chociażby gry nagrywają, czy poradniki takie pulpitowe, byłoby naprawdę świetnym rozwiązaniem. Korzystanie z samego uchwytu to po prostu bajka. Powiem wam, że po testach tego e, uchwytu chcę go mieć. Chcę go mieć, ponieważ pierwszy raz od niepamiętnych czasów mam zdecydowanie więcej miejsca na biurku. Zobaczcie, tutaj mamy jedną stosunkowo niedużą podstawę dzięki temu, że całość jest przykręcana do blatu biurka, a bez problemu jestem w stanie pomieścić tutaj dwa monitory, a jak sobie uchwyt przesunę do brzegu blatu. Ten monitor może dosłownie wisieć w powietrzu, no bo on trzyma się przecież na ramieniu uchwytu, więc nie potrzebuję nic podstawiać pod niego. A mogę sobie bez problemu postawić nawet tymczasowo trzeci monitor na blacie niewielkiego biurka. Jest tu sporo miejsca. Te porty również dla mnie mają naprawdę duże znaczenie, bo są wygodniejsze nawet od obudowy, która obok stoi. Też te porty są gdzieś tam pod ręką. To tutaj. Dodatkowo nie tracę również możliwości szerokiej regulacji monitorów. Nie wspominałem jeszcze, jakie monitory można tutaj zawiesić. Mam konstrukcję 23-calową, mam konstrukcję 24-calową, właściwie to jest 22, a to jest 24 cale, ale uchwyt obsługuje monitory od przekątnej zaledwie 13 cali. Aż do 27 cali, czyli jeszcze ze spokojem większy niż ten monitor tutaj się zmieści. Ramiona potrafią się rozciągać bardzo szeroko. Ja tutaj one są też na tyle sztywne, że to nam nie lata luzem, ale zobaczcie, jestem w stanie go wyprostować. No tu mi akurat ze ślepka wypadło od przewodu i robi się naprawdę masa miejsca. Tak samo ten jeszcze można tutaj ze spokojem wyprostować i zobaczcie, jaki jeszcze mamy zapas miejsca. To jest naprawdę duży plus, jeżeli będą to monitory mniejsze, po to są regulowane w kilku zakresach te ramiona, żeby sobie całość tutaj dostosować tak, aby było wygodnie dla Was. Dodatkowo, oczywiście, te monitory możemy sobie ustawić pod dowolnym kątem, tak, żeby wszystko pasowało tak, jak chcemy. Moja ocena tego uchwytu: Dobre 4 Plus. Szkoda niestety, że tutaj producent nie pokusił się o to, aby Z2 zrobić z nagwintować tą rurę i sprzedawać też osobne akcesoria, czyli samą rurę oraz ramiona, żeby można było sobie ten uchwyt rozbudowywać. Szkoda, że nie mamy tutaj w tej podstawie również portów, które pozwalają nam na podpięcie mikrofonu, słuchawek na tradycyjne 3,5 mm złącze mini jack. Tutaj przydałoby się też troszeczkę popracować nad mocowaniem samych monitorów, żeby. Ten ogranicznik pełnił rolę tylko ogranicznika, a wysokość moglibyśmy w dowolnym momencie regulować bez narzędziowo, bo przy cięższych monitorach to po prostu zjeżdża. Co do masy monitorów, możecie tutaj zainstalować konstrukcję o łącznej masie nawet 20 kg. To jest naprawdę sporo, bo rzadko który monitor jest w stanie przekroczyć 10 kg bez swojej własnej podstawy, a mówię tylko faktycznie o monitorze. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do komentowania, bo wiem, że sam uchwyt wzbudził wasze duże zainteresowanie, a pewnie część z was nawet ma podobne doświadczenia, czy to z tym uchwytem, czy też z innym. Zapraszam do tego, żebyście się nimi z nami podzielili w komentarzach. Ja wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnych filmach.